Dzisiaj usta dla mięsożerców. Jeśli więc jesteście fanami świeżutkiej wieprzowiny prosto z rusztu, mam dla Was coś ekstra. Dzisiaj będzie świniak z Rożna w całości. Zapraszam. Cześć i witam na kanale Szef z Gier Polska. Dzisiaj gotować będziemy w przystani nad Zalewem Karaś w Lubsku. I od razu przejdę do czynów, bo czasu mało, a roboty sporo. Zaczynam od rozpalenia ognia. I od razu mówię, że nie jestem wielkim fanem podpałek w płynie, filcowych ani żadnych innych. Oczywiście można ich używać, jak nie ma się nic innego pod ręką, ale zauważyłem, że nawet jak się je dokładnie wypali, to pozostaje taki bardzo nieprzyjemny, syntetyczny posmak i zapach. Ja do tego celu używam palnika gazowego oraz opalarki i uważam, że jest to najszybszy i najzdrowszy sposób, aby równomiernie rozłożyć żar. Choć początek wydaje się nieco oporny, jednak jak tylko pojawią się iskry, to idzie już z górki. A teraz kilka słów o samym prosiaku. Nie ukrywam, musieliśmy się troszkę naszukać, nasurfować po necie i koniec końców załatwić poznajomości z organicznej hodowli pod Pępowem. Ale jak tylko wujek Google zajarzył, o co nam chodzi, i okazało się, że w okolicy jest cała masa firm i ubojni, które zajmują się właśnie tym, czyli dostarczaniem świniaków różnych, surowych, w całości, w kawałkach, upieczonych pod różne imprezy i wesela. Zatem jeżeli macie problem ze znalezieniem towaru, trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość, poszukać, a z czasem wyszukiwarka na pewno znajdzie towar, który nas interesuje. Zanim jednak przejdę do samego prosiaka, szybko zrobię marynatę, a do niej potrzebuję czosnek, imbir, szalotkę, cukier brązowy, chili, pieprz czerwony, świeżą chili, sok z limonki, sos sojowy, rybny i zblendować to na gęstą, ciemną masę. No dobra, to zaczynamy. Czas przygotować prosiaka do pieczenia. Zazwyczaj kupując, jest on już w zasadzie przygotowany na tyle, żeby go po prostu wbić na ruszt, przyprawić i wypiekać. Natomiast warto sprawdzić, czy nie ostały się jakieś włosy lub nieczystości. Ja zazwyczaj zlewam go raz wrzątkiem i dokładnie wycieram ręcznikiem papierowym i sprawdzam, czy na przykład gdzieś nie zostały schowane podroby, bo to się zdarza. Jak już prosiak jest dostatecznie suchy, to nacinam delikatnie skórę. Ten krok można pominąć, ale z doświadczenia wiem, że przy wypiekaniu skóra się kurczy i może bardzo nierównomiernie popękać i się ściągnąć, co po prostu nieładnie wygląda. A te nacięcia spowodują w teorii, że skóra zostanie tam, gdzie powinna. Teraz dokładnie nacieram mięso z każdej strony oliwką, ale bez przesady. Świniak jest dostatecznie tłusty. Ten krok jest po to, aby przyprawy dokładnie weszły w mięso i żeby je zabezpieczyć przed żarem. Przy okazji rozprowadzam marynatę wewnątrz prosiaka. I nabijam go na ruszt. Tu trzeba się będzie trochę nasiłować i z góry ostrzegam, że może być konieczne kilka prób, żeby równo rozłożyć wagę. Stabilizuję mięso i przykręcam nogi. Następnie wypełniam jamę brzuszną dymką, limonkami, jabłkami, czosnkiem, pokrojonym imbirem, chili, szalotką, trawą cytrynową. Dodaję kilka lasek cynamonu i kilka gwiazdek anyżu oraz kolendrę i zaszywam, aby nic nie wypadło. To można zrobić kilkoma kawałkami drutu, ale moim zdaniem lepszy jest sznur wędliniarski.
Jeszcze tylko nauszniki z folii aluminiowej, aby zapobiec przypaleniu i zakładamy ruszt na palenisko. I pojawia się pierwsze pytanie. Na jakiej wysokości? Jest jedna prosta zasada. Mianowicie podkładamy dłoń tuż pod prosiakiem. Jeżeli możemy ją utrzymać nie dłużej niż 8 sekund, temperatura jest idealna. Jeżeli możemy utrzymać dłużej niż 8 sekund, trzeba prosiaka obniżyć bądź też zwiększyć ogień. Ja zawsze podkładam pod mięso takie oto tacki grillowe. Z jednej strony zbierają one skapujący tłuszcz, a z drugiej blokują płomienie. Jednocześnie niespecjalnie przeszkadzają temperaturze. Trzeba jedynie pamiętać, aby je regularnie opróżniać, bo z 20-30 kg prosiaka trochę tego wycieknie. Poza tym marynata nie będzie kapać na żar. Kolejnym punktem krytycznym jest utrzymanie równej temperatury. A ponieważ mój rożen się zamyka, można tą temperaturę bardzo równo jak w piecu utrzymać. Za pomocą wywietrzników i wentyli można tą temperaturą w miarę wygodnie sterować. Wydaje mi się, że optymalnie będzie to coś pomiędzy 160 a 180 stopni. Powyżej mięso może się za mocno przypalać i wysuszać, a poniżej będzie się piekło 2 dni. Więc na razie zamknę wieko, będę kontrolował temperaturę i co jakiś czas nasmaruję mięso moją marynatą, a trwać to może nawet od 6 do 8 godzin, w zależności od wielkości prosiaka oczywiście. To teraz czas na dodatki. A jako, że szykuję się na serwis dla co najmniej kilkunastu, a może kilkudziesięciu osób, to daruję sobie małe miseczki, jadę z grubej rury. Wszystkie składniki do dzbanka, czyli najpierw imbir, czosnek, szalotkę, potem cukier z agawy, sok z limonki i blenduję. Gdy uzyskam w miarę jednolitą masę, dodaję sosu rybnego, potem sojowego, posiekanego chili, posiekaną kolendrę i zielony pieprz. Wymieszać i koniec. No i teraz nie pozostaje nic innego jak czekać. I warto ten czas sobie dobrze zagospodarować. Meanwhile. One minute, 37 seconds later. Warto raz na jakiś czas zobaczyć, co dzieje się w środku, aby nie okazało się, że w środku czeka na nas wąglik. Przy okazji jest to dodatkowa sposobność, aby zbastować prosiaka kolejną dawką marynaty. One eternity later. Myślę, że już jest gotowa, ale jeszcze szybko dziabnę termometrem. Jeśli jest ponad 70 stopni Celsjusza, to już jest ok. No i jest! Słuchajcie, niemal gotowe, ale zanim zacznę porcjować, 30 minut dla relaksu mięsa.
Ale prawdziwa praca dopiero przed nami, bo trzeba nakarmić wszystkie głodne brzuchy, a głodni na pewno są, bo od kilku godzin nęcę zapachami. Dlatego chłopacy, zapraszam, a ja zaczynam kroić. Jak widać, do szczęścia naprawdę niewiele trzeba. Jeżeli Wy macie jakieś doświadczenia z pieczonym prosiakiem, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie filmik, to jeszcze lepiej, dajcie linka. Ja już jestem tak głodny, że powolutku kończę. Dziękuję naszemu partnerowi sklepowi expondo.pl za nasz sprytny sprzęt. Pamiętajcie o lajkach i subach. Do zobaczenia!